Witajcie myszki z tej strony Troll w kolejnym odcinku z Horizon 4 na podcastie Fire Rises jako Japonia. W ostatnim odcinku w sumie nic się nie działo, póki nie zaatakowali nas. Tak, zaatakowali nas, a my teraz będziemy dzielnie walczyć z najeźdźcą. Oczywiście zobaczymy, jak to pójdzie. To co możemy porobić, to tutaj powysyłać rzeczy. To chyba nas teraz nic nie kosztuje, ale to political power trochę kosztuje, więc tutaj oczywiście mamy te różne rzeczy, więc tak, jako że tutaj jest to wyłączone, to znaczy, że po prostu co my w ogóle wysyłaliśmy? Wysłaliśmy im rzeczy, które w ogóle nie są potrzebne im. Dobra. Nie wysyłajmy w takim razie do żadnych z tych gości. Australia dostała, no to niech dostanie. A my sobie po pierwsze zrobimy to, bo potrzebujemy trochę to zwiększyć. No i naszym planem jest wygranie tej wojny, w skrócie. No, powiem tak, to jest coś takiego, że moglibyśmy zrobić tutaj mikro, tylko powiedzmy sobie szczerze, patrząc na coś takiego, robienie mikro, to jest trochę taki żart. Więc raczej nie będziemy robić mikro. Trochę sobie oddalę, bo trochę jest głośne. Więc no niestety, ale póki co to jest bardziej taka wojna, żeby nasi przeciwnicy stracili ludzi, ale jak patrzę na to, że my straciliśmy 200 tysięków, oni stracili 2000, to jest mało prawdopodobne. No niestety, ale Chińczycy to jest taka siła trochę, więc mało prawdopodobne, żebyśmy byli w stanie im jakoś zagrozić. I co tutaj jest? Mamy samoloty w rezerwie, więc możemy tutaj wystawić je i dać je pod ten rozkaz. Ale jak sam patrzę, to my tych samolotów bardziej tracimy niż zyskujemy. To jest właśnie taki problem, że jest państwo, które jest w stanie nas mocno, mocno atakować, a my ledwo co, więc trudno określić, co dokładnie, jak to będzie wyglądało. Więc tak, jedyne co mogę obecnie robić, to próbować atakować przez Koreę, ale nic więcej. Powiem szczerze, to jest taka gra, kiedy dosłownie nie jestem w stanie określić, jaki jest poziom zagrożenia, a zagrożenie jest po prostu jest tak wielkie. No, po prostu jest tak wielkie, nie da się dosłownie tego określić. Do Wietnamu wysyłamy was. I Po prostu to jest. Nie. Może się okazać, że to jest niemożliwe do pokonania. Więc jeżeli jest to niemożliwe do pokonania, no to to jest taka strata. Póki co, jak mówię, moim planem jest robienie tego, co mogę, co muszę. A jeżeli będzie po prostu niemożliwe, to ja na tym odcinku zakończę. Jeszcze jest możliwe coś takiego, żebyśmy zobaczyli, jak to będzie wyglądało tutaj. Więc tak, no nie mamy samolotów. Dosłownie wszystkie nam samoloty zostały zniszczone.
więc niech wracają na wyspę. A nie mając samolotów, mało prawdopodobne jest, żebyśmy coś porobili. Może będziemy mieć jakieś tutaj rzeczy, które by się nam by nam dawały. Żeby War Mobilization pójść. O, albo możemy zrobić o to. To może się przydać w obecnej sytuacji. Dobra, więc póki co nie atakujcie. I zobaczymy, jak to będzie w przyszłości wyglądało, bo tam jakaś operacja jest, więc... Więc jeżeli jest jakaś operacja, no to może tutaj coś nam dać. Póki co... No, my nic zbytnio nie możemy robić. No, tutaj jak mówiłem, to się zdesantowali. No i... Jak patrzę sobie na to, jak to wygląda, jak... Chyba żadną prowincję jeszcze nie popchnęli. Oczywiście nam trochę, no, zabili już gości, ale... Zobaczymy, jak to będzie. To naprawdę wydaje mi się, że ta wojna to nie będzie zbyt szybka. Okej, tutaj nie mamy. To możemy spróbować. I co możemy zrobić z tym, co teraz mamy? Więc możemy zaatakować bardzo chętnie. Do Australii nie wysyłamy. Do Tajlandii możemy wysłać. I dosłownie nie wiem. Bo dostaliśmy to. Chyba, nie jestem pewien. Ale może to jest na terenach? Nie wiem. Bo jest niby ten. Ta rzecz. O Jezu, Maria. Samoloty. Więc w głównej mierze po prostu musimy jakoś to zrobić. Jeżeli, no wiecie, no zrobię ten odcinek, ale jeżeli do końca odcinka nic się zbyt nie wydarzy, no to... no to tak naprawdę możemy po prostu uznać, że takie... Dobra, no to możemy w sumie uznać to, że lepiej, jeżeli po prostu... Jeżeli po prostu jednak nie będziemy tej serii aż tak bardzo kończyć. Bo jak mówię, to... Zobaczcie, tutaj próbuję atakować, a moje jednostki dosłownie nic nie mogą zrobić. To co, nie musiałbym mieć powietrze, tylko że... Jak mogę mieć powietrze, jeżeli tego nie ma? O, podoba mi się, że... Ofensywa. Jak mam mieć niezaplanowaną ofensywę w miejscu, gdzie w ogóle mnie nie ma? Tutaj. O, mam. Podoba mi się. Tylko że... Tak miałem tutaj. I tutaj nic nie ma. Okej. Niby pokazuje, że mogę dostać. To jest coś takiego, że... Dosłownie jakby uznawali nas, że my jesteśmy, nie wiem, mega super fajni i w ogóle. A to nie jest prawda. My nie jesteśmy mega super fajni. O, właśnie. Tutaj przebili się. No... Widzę, że tutaj się przebijają. Nie. Naprawdę, ja rozumiem, że można w marzeniach mieć, że Japonia zaatakuje z powrotem Chiny, ale to jest to w marzeniach. Gdyby Chińczycy po pewnym czasie dostali jakieś minusy, może wtedy się dało. A tak to... nie da się. Ja to w ogóle zrobiłem, więc... Okej, niech się tutaj wchodzi. Tutaj próbuję atakować, ale no co chwila te dywizje wracają.
Moje dywizje to mają niby sprzęt, ale... No ile razy można wracać do tego samego miejsca? Plus jeszcze tutaj są dywizje. No, tutaj widzę, że tutaj to totalnie się przybili. Można było się o tym spodziewać. No gdyby, nie wiem, Rosjanie dołączyli do nas, no to wtedy można byłoby pomyśleć o tym. Tylko ruskie to chyba już nic nie mają. Się, no mają niby. Mają tutaj wojnę. Wiecie co, bo to jest coś takiego, że... Założenia były fajne. Realizacja już nie. Jeżeli oni mają taki sojusz, to są tylko Chiny, realnie. To nie ma sensu. Ale dlaczego mamy tutaj, nie wiem, jakieś 20 fabryk? Więc jedyne co można byłoby porobić, to teraz zobaczyć, jakby wyglądał content po tym. Bo to nie ma jakoś, powiem szczerze, nie ma szans w ogóle na to, żebym jakoś sobie poradzić. Wiecie co, mogę nawet to zacząć robić. Jakby to było ważne. I co to jest? To nawet nic nie możemy zrobić, bo to przeciwko tym. Dobra. To jest ostatni odcinek i tak. Powiedzmy sobie szczerze, ile można. To będzie tak PRC. Wow, zjadłem. Mają 336 dywizji. Wy myślicie, że ja ze swoimi kilkoma dywizjami mogę sobie z nimi poradzić? Okej, jakieś dywizje nie mogą zostać usunięte. Dobra. Część dywizji nie może być usuniętych. Okej, to może trochę dłużej zająć się, niż myślałem. Okej, 4 miliony. Jeszcze włączajmy sobie to, bo no wiadomo, że wystawią sobie. Okej. To też... jeszcze zobaczmy sobie Koreę. Tak, PRK. To też 67 dywizji, no. To jest taka przesada. O, jeszcze Pakistan w takim razie też. Ważne. Pakistan, usunięta armia. Jeszcze może tutaj się tym zajmijmy. I teraz tak, Japonia. No i zobaczymy, jak to będzie. Mówię, mało prawdopodobne. O, Indie są blisko przejęcia władzy. Dobra. Dobra, mega agresywnie. I przejmujemy władzę. Okej, tutaj widzę, że już powoli kapitulują pojedyncze państwka.
I my co najwyżej możemy sobie tutaj pousuwać. O, jeszcze desantują. O, zajęli nam Tajwan. O, i dostaliśmy event o tym, że wchodzimy do Manturii. What? Coś... O! Jakieś dywizje dostaliśmy. Okej, czekaj, czyli te decyzje o ofensywie to jest to, że dostajemy tam jakieś dywizje? Nie jestem pewien. Dobra, zróbmy sobie tutaj powoli rzeczy. Tutaj widzę, że Koreańczycy nadal są. No, zgaduję, że trzeba będzie kilka razy porobić ten rzeczy. Okej. No sobie w miarę radzimy. Tutaj nie powiem. Nasze dywizje się rozjechały. To jest coś takiego, że dostałem te dywizje i ja kompletnie nie wiem skąd, z czego dostałem. Okej, dosłownie powoli wchodzimy im do kraju. O, i tutaj jakieś rzeczy też mogę robić. Okej, wygląda na to, że koniec końców udało nam się w miarę tutaj coś odblokować. O, i tutaj jakieś rzeczy. Zgaduję, że to jest coś takiego, że jak odpalam tę misję, to wtedy nam się po prostu te jednostki pojawiają, więc to jest bardziej... Jeżeli byśmy mieli pod kontrolą tamte rzeczy, to wtedy... To wtedy po prostu jesteśmy w stanie coś tam porobić. Okej, tutaj już takie ważne to nie jest. Dobra, spróbujmy dokończyć te wszystkie decyzje, żeby coś było. Dobra. Te wężyki czasami mi się podobają, bo to są takie dosłownie randomowe rzeczy. Okej. Okay. Nie no, tutaj to teraz to już mnóstwo tych rzeczy mamy. Okej. Okay. Teraz musimy też jeszcze zacząć produkować. To jest anti-tank, weighted missiles. No Jezu, to jest taki problem, że teraz nam naszło mnóstwo tych rzeczy. I
jeszcze Amphibious Tank Chases. Jest taki problem, że my czegoś takiego nie mamy. Jezu, ile tego mam? 1000. Ło. Wow. Gdzie nam się pojawiły te dywizje? A tutaj. Okej, możecie tutaj przejść. Teraz te wszystkie fabryki nam się dodają. Okej, to co tutaj jeszcze możemy porobić? No. Okej. Dobra, wygląda na to, że... okej. O, wygraliśmy. Jej! Wygrana! Jej! Co tam, że... Dosłownie, ledwo co tam. Co tam, że ledwo co tam zrobiliśmy. No ale widzę, że Tajwan to nie powrócił. No i co teraz możemy porobić? A, teraz Chiny się zaczynają dzielić. O, koniec. Dobra. To było wszystko, co było możliwe z tego. Trochę słabo, że... Trochę słabo, że tutaj nie mogliśmy zrobić. Okej, okay. Weźmy sobie jako marionetkę ich. No, nie powiem. Szczerze. Nie jest to możliwe, żeby wygrać jako Japonia. Bo to jest po prostu coś takiego, że. To jest coś takiego, że po prostu. Banzai. To jest coś takiego, że. No, Japończycy to jednak są trochę słabi i nie są w stanie wyprodukować takich dywizji, jakie żeby były właśnie możliwe, żeby tam przejąć władzę. No, żeby ten w miarę ten Chiny zniszczyć. No i tak naprawdę to tutaj, jak już jest tak koniec wojny, to wyłączmy to. Tak naprawdę to... No, dużo rzeczy jest na political power, a ty nie masz tego political power. I jak masz coś zrobić, kiedy nie masz go? Więc nawet budowa wojska jest bardzo trudna. Też... no... Nasi sojusznicy nie są potężni, więc aż tak bardzo nie można się na nich opierać. Plus jeszcze są zepsute tutaj dywizje, więc tak strasznie leci na to. Więc nie, szczerze powiem, to jest coś takiego, że jako Japonia nie jesteś w stanie pokonać Chin. Nic, za nic w czasie. Za nic w świecie po prostu. Bo żeby pokonać ich, to musiałbyś po prostu być mega, ale to mega potężny, mieć przynajmniej 100 dywizji i takich dobrych, specjalnych, bo tak, mają lotnictwo, mają marynarkę, mają mega dużo dywizji i naprawdę nie jesteś w stanie zwalczyć ich aż tak łatwo. No, możemy trochę powłączyć, może coś się pojawi. Więc w skrócie po prostu, jako Japonia, jesteś zawsze po prostu położony w takiej sytuacji, kiedy nie możesz nic zrobić. Dosłownie. Nic.
Ameryka nadal walczy. No to wiadomo, że tam socjaliści wygrają. No mod jest fajny, nie powiem. W porównaniu do innych jest fajny, ale mówię, wojna z Chinami na każdym modzie, kiedy jest New Day, Modern Day, coś kolejne, coś z współczesności, to nie jesteś w stanie. Nie jesteś w stanie wygrać z Chinami, bo AI zawsze wybustuje Chiny do takich granic, że nie jesteś w stanie ich pokonać. Więc albo są no właśnie takie podzielone Chiny, albo w ogóle nie ma ich. W ogóle straciliśmy marionetkę tutaj, bo przyjęli. I teraz jest mi smutno. Więc jakby, bo tak, bo Chiny też mają swoje drzewko i no wiadomo, że nie mogą być też mega słabe. Więc trzeba pomyśleć sobie, czy po prostu nie trzeba zrobić mega wielkiego boosta do Japonii jakiegoś. Bo ja nie byłem w stanie wyprodukować jakiegokolwiek sprzętu. Przez cały czas wykorzystywałem political power na cokolwiek, a nie mogłem nic. Nie czułem się, żeby cokolwiek z tego dobrego wychodziło. Dobra, więc to tak, tyle z tego. Tak wyglądała ta seria. Mi się podobało. Tylko trzeba trochę urealnić to. A tak to powiem. To był znakomity mod, nie powiem. Nie zawsze takie dobre mody wychodzą od razu. Optymalizacja dobra. Gra ogólnie, mechanika to fajna. Tylko mówię. Totalnie. Te Chiny. Nie. Chinami. Przeciwko Chinom się nic nie da zrobić. No chyba, że tu była wojna na czas, że tutaj, jak sami widzieliście, tam mieliśmy co chwila jakieś rzeczy, no ale mamy wojnę przeciwko Korei. Przeciwko Korei nie mogliśmy nic zrobić, realnie. Też Pakistan się pojawiał tam, no. Więc to naprawdę trzeba było... Trzeba coś po prostu z tym zrobić, bo Chiny same sobie zapewne mają odpowiedni balans. Balans, no nie są zbalansowane, bo są zbyt bardzo potężne. Ale no ogólnie no to podoba mi się po prostu. Tylko jak mówię, to jeszcze bardziej mi się podobało, gdyby realnie mógłbym wygrać Japonią, a nie dało się. Dobra, więc widzimy się w kolejnych seriach. Bizarre Trial. No to, cześć!